Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy dzisiaj tuningować nowy samochód, na który długo, długo czekałem. Jest to Lamborghini Diablo. W zasadzie Lamborghini Diablo, ale też ma elementy z Ferrari Berlinetty. Z tyłu wygląda... Właściwie ten tył jest bardzo podobny do Diablo, taki spłaszczony właśnie. I ogólnie cały wygląd jest to takie Diablo, no. Znowu bardzo podobny samochód do tego pierwowzoru, natomiast przednie lampy chyba i w ogóle ten cały przód troszeczkę może się różni i bardziej przypomina tą Berlinettę. Tak samo tutaj z boku. Można sobie... A ja zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało na tym tuningu, bo opcji tuningowych ten samochód ma dużo. Nie tak dużo jak poprzednie samochody z tych nowych, na przykład F1, ale ma jednak sporo. Bardzo fajnie otwierają się tutaj drzwi, tak do góry i tak jeszcze trochę pod skosem. Wygląda to super, moim zdaniem. Jest to naprawdę fajny samochodzik, kosztuje nieco ponad... niecały milion, moi drodzy, niecały milion kosztuje. 915 tysięcy. Jest to... O, jest teraz Tempesta na wyprzedaży, 900 tysięcy, to jest też super okazja, samochód jest fantastyczny, Tempesta, jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o prowadzenie. No właśnie, jak jest tutaj? Tutaj mamy napęd na tył, zamkniemy sobie wszystkie drzwi, wszystkie, o, pyk, już mamy pozamykane, także zamykają się w porządku. Jeden tam miałem problem, że te drzwi zamykały się... No nie do końca, zwłaszcza przednia maska czy klapa bagażnika, no bo z przodu mamy bagażnik, silnik mamy z tyłu. No i też kilka opcji tuningowych z silnikiem tutaj mamy. Widzicie, że jest nieregularny kształt tylnego nadkola, no nie? Taka jakaś, nie wiem jaki to jest, jaki to może być kształt, ale taki nieregularny taki, no. Samochód jest teraz mocno obniżony, on jest obniżony poza tym, że w salonie tuningowym, to jeszcze jest obniżony przeze mnie, wiecie, tak pistoletem strzelając w koła, no nie? No i w zasadzie tyle, no. Auto jest bardzo ładne, bardzo mi się podoba z wyglądu. Cieszę się, że Rockstar wprowadza takie smaczki z lat 90., 80. Auta sportowe, naprawdę super sprawa, bardzo mi się to podoba. Mamy przecież teraz, możemy zrobić nawet teraz taki fajny zlot jakiś na właśnie samochody stylizowane tamtymi czasami, czyli takie Lamborghini Diablo, McLaren F1 czy tam GP1. Co tam jeszcze jest takiego? No jest Jaguar XJ220, jest przecież Nissan, no ten LG Classic, tak? Czy Classic, czy on Custom, czy nie wiem, jak już się tam nazywał. Jeszcze mamy parę innych, no mamy przecież starego Forda GT. Tak, to on też jest z tych starszych autek. O, no dobra, pojedziemy do zwykłego salonu samochodowego, bo jeszcze mam parę rzeczy do opowiedzenia o tym aucie. No i możemy zrobić jeszcze z kilkoma innymi takimi samochodami fajny zlocik na takie właśnie starsze auta i to jest super sprawa, że w ogóle takie wozy mamy w GTA i że Rockstar dodaje tak ich więcej, bo mi się to strasznie podoba. Ostatni Ruston, którego tuningowałem u mnie, on nie jest jakiś specjalnie ładny jak dla mnie. To jest taki go-kart troszeczkę ulepszony, no. Nie ma w nim nic, co by mnie pociągało, natomiast te samochody starsze są naprawdę bardzo ciekawe i bardzo fajnie, że Rockstar tak świetnie je odwzorowuje w GTA i możemy się nimi cieszyć tutaj, grając sobie razem. Tak sobie wygląda moje Lamborghini z takim maksymalnym możliwym, nawet zgliczowanym obniżeniem, jakie może być w grze. A miałem powiedzieć coś jeszcze o prowadzeniu tego auta, no tak, auto nie prowadzi się jakoś fantastycznie, ale lepiej od Rustona z kolei. Rustona troszeczkę zarzucało, natomiast Lambo, no, troszeczkę lepiej się prowadzi, mamy klasyki sportowe, więc tak to wygląda. No i to jest maksymalne obniżenie, jakie możemy sobie zrobić w salonie tuningowym, tak jak teraz. No i postrzelamy tam w koła, to możemy jeszcze siąść i wtedy wygląda samochód naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Moim zdaniem spokojnie Rockstar mógłby jeszcze dać mocniejsze obniżenie do tego samochodu, no ale wtedy może to nie byłyby te czasy, no nie? W sensie w latach 90. aż tak mocno samochodów nie obniżano. Pancerz mam zainstalowany, no i nadwozie. I zobaczcie, pierwsze co, mamy już pierwsze takie podobieństwo do Ferrari Berlinetty. Pyk, możemy sobie zrobić coś takiego. Takie łuski jakby, no nie? Bardzo ciekawie to wygląda. Mnie się podoba coś takiego.
Okej, jedziemy dalej. Hamulce. No, ja tego samochodu do końca jeszcze nie ulepszyłem, jeśli chodzi o osiągi, więc teraz tak naprawdę sprawdzę, jak on będzie śmigał. Ale sporo nim jeździłem ogólnie, no i bez tego ulepszenia jakiś tam fantastyczny nie był. Ale zobaczcie, możemy sobie zmienić kolor. Kolor silnika, bloków, tak? Tak wygląda fabryczny, tak wygląda z tym blokiem karbonowym, tak? Możemy sobie pomalować też na żółto, to jest chyba kolor dodatkowy, to jest kolor podstawowy, jest kolor dodatkowy. Ja sobie wezmę w kolorze dodatkowym. Osłony silnika, zobaczcie, możemy sobie całkowicie osłonę silnika ściągnąć. Możemy sobie zrobić coś w stylu starego nowego Infernusa, no nie? No bo Infernusa powiedzmy z GTA 4, tego, który jest tutaj w GTA też. Możemy sobie zrobić coś takiego, no ale kurczę, nie wiem. Powiem wam, że nawet mając to takie małe okienko tutaj z tyłu, żaden bot nie był w stanie mnie rozwalić przez nie. Sprawdzałem specjalnie. Więc bez problemu możemy tego samochodu używać jako takiej drugiej kurumy i strzelać od tyłu w jakichś tam przeciwników. Nie mają prawa nas wtedy zniszczyć z pistoletów zwykłych takich, no bo jeśli oczywiście ktoś rzuci nam bombę albo rakietę, no to po nas, nie? No i możemy sobie zrobić jeszcze takie coś. Moim zdaniem ta klapa też bardzo fajnie wygląda, dlatego że no dodaje takiego ciekawego kształtu do tego auta, takiego bardziej sportowego, ciężko powiedzieć. A znowu ta wnęka wygląda też ciekawie, bo przypomina mi bardziej Diablo. I nie mogę się zdecydować, no. Może później sobie zmienię, teraz dajmy sobie... dajmy sobie, no, w podstawowym kolorze. I teraz tych bloków silnika nie będzie widać. No trudno, najwyżej sobie później zmienię. No i wydechy. Tutaj też możemy sobie parę rzeczy zrobić, ale no nie ma tu dużo opcji. Nie oszukujmy się. Okej, dajmy takie chromowane wydechy. Klaksony. Światła. No i tutaj też duży minus, bo myślałem, że te reflektory oczywiście są otwierane, są zajebiste, tak, super ekstra. Tylko nie podoba mi się, że są tak zabudowane tym kolorem żółtym. Moim zdaniem powinny być w kolorze jakimś tam ciemnym, karbonowym. Nie można z nimi nic niestety zrobić. Można natomiast pomalować samochód na jakiś czarny kolor, żeby tak brzydko te światła nie wyglądały. Moim zdaniem wyglądają brzydko. Tablica. Nie, kolor podstawowy. No i teraz, tu mamy jakiś kolor wykończenia, to chyba w środku, to zaraz sobie to zobaczymy. Kolor podstawowy, w chromie samochód wygląda tak, jakby kogoś interesowało, nic ciekawego. Moim zdaniem chrom pasuje raczej do samochodów takich bardziej opływowych, przypominających mydło z wyglądu. No okej, i tutaj możemy zrobić ciekawą rzecz, bo zobaczcie, lusterka i te takie wloty powietrza wyżej, te żółte, są możliwe do pomalowania w kolorze dodatkowym, więc ja to sobie dam po prostu na czarno. A do mojego Lamborghini wybierzemy sobie jakiś ciemniejszy kolor. Właśnie nie wiem, czy niebieski. Tempestę mam w takim niebieskim, ładnym kolorku. Tu może sobie... Żółty też super wygląda na tym aucie, no. Pomarańczowy wygląda super na tym aucie. W zasadzie każdy kolor wygląda super na tym aucie, bo to auto jest super, zacznijmy od tego. Tak, ale opcji tuningowych no nie ma jakoś porażająco dużo, no nie? Tutaj nie nastawiajcie się na te opcje jakoś specjalnie. Czerwony kolor wygląda spoko, no kurde. Tu już mamy chyba koniec. Czarny kolor wygląda super. Masakra. No nie wiem, nie wiem na co się zdecydować. Nie wybrałem sobie wcześniej jakiegoś tam koloru w głowie, żeby już na odcinku od razu... I teraz będzie to trwało trochę, zanim coś dobiorę. Nie no, tutaj widziałem czerwony, pomarańczowy był fajny, więc mam dylemat między takim pomarańczu, jest jakiś cukierkowy. Między jakimś pomarańczowym a czerwonym. Taka wyblakła czerwień. Granatowa, tak się nazywa. Taki czerwony, zwykły jest smutny, taki... bez wyrazu, a taki jest ciekawszy. Ja mówię na taki kolor czerwonego, na taki odcień czerwonego mówię, że to jest okresowy czerwień, okresowa czerwień. O, lodowa biel. Teraz chromowany, no i to możemy sobie dać w chromie, jakby ktoś chciał, ale ja sobie dam w kolorze czarnym. Cyk.
No i mamy teraz bloki silnika, te dodatkowe wloty w kolorze czarnym, ale możemy to dać też w kolorze czarnym matowym. I moim zdaniem będzie to wyglądało ciekawiej. Pyk. Ok. Kolor wykończenia. No i tu w środku możemy sobie zmienić kolor tapicerki. Szkoda tylko, że popatrzcie, pomalowałem sobie samochód na kolor ciemny teraz, czerwony, tak? I te szwy, które tutaj były, zobaczcie, jeśli sobie kolor dodatkowy zmienię na powiedzmy jakiś tam jasny, na przykład srebro mamy, tak? I wejdę sobie teraz w kolor wykończenia, to te szwy są w kolorze tego koloru dodatkowego, więc musicie się zdecydować, czy chcecie mieć szwy. Wiecie, o co mi chodzi? No to tutaj. Tak? Musicie się zastanowić, czy chcecie mieć lusterka w kolorze, czy te szwy w kolorze jaśniejszym, wtedy lusterka też będziecie mieli w kolorze jaśniejszym i tam jak sobie tam wybierzecie silnik albo te wloty. Także no tutaj trzeba troszeczkę podjąć decyzję, wezmę może nie mat, a klasyczny kolor dodatkowy. Okej, okay. Kolor wykończenia, no i tu możemy sobie zmienić, tak jak mówiłem, na czerwono, my god. Czerwone siedzenia wyglądają fajnie, ale raczej nie chciałbym jechać w samochodzie, który ma czerwoną deskę rozdzielczą, absolutnie. Zostaniemy przy graficie, jest ok. Możemy sprzedać 600 tysięcy progi, bo jeszcze nie stunigowaliśmy do końca. No i tutaj jeśli chodzi o progi, to jak je zainstalujemy, no to samochód wizualnie będzie wyglądał na nieco niższy, tak? O, z tej strony wyglądają lepiej. No i ja sobie wezmę w kolorze podstawowym. Tutaj mamy jeszcze spoiler z przodu, więc też dodaje nam troszeczkę takiego sportowego wyglądu. Tak? O, nie wiem, na co się tu zdecydować. Mam sobie w podstawowym kolorze, ok? Będzie już wyglądał całkiem nisko. No i spoiler! I teraz podstawowy od razu, zobaczcie, zainstalowany. Jak kupujemy z salonu samochód, to od razu mamy zainstalowany taki spoiler. I on jest spoko. Ale możemy go też odinstalować, jakby ktoś chciał. Nie trzeba nic bugować, ani nic robić. Tylko można sobie go od razu odinstalować i już, no nie? Ale moim zdaniem najlepiej wygląda ten spoiler. Są jeszcze takie, taki Batmobile się z tego robił, taki może Dodge Charger Daytona z takim wielkim, kurczę, spoilerem z tyłu. Jeszcze jest taki spoiler z Kurumy dosłownie, nie podoba mi się, najlepiej wygląda chyba ten. I zawieszenie, tu mamy już obniżony samochodzik, skrzynia biegów, pyk, no i turbo. Pyk. I jestem znowu bankrutem. Koła. No i tu wybrałem sobie takie koła już wcześniej. Moim zdaniem wyglądają najfajniej w tym Lambosie. Szyby możemy sobie zrobić limuzynowe też, jakby ktoś chciał, natomiast mi się podobają takie. No i mamy auto zrobione, mamy auto gotowe. Jedziemy. Pięknie się błyszczy. No i tak wygląda sobie po tuningu. Jeśli ktoś chce, może sobie auto jednorazowo obniżyć strzelając w koła, mając dodatkowe to ospoilerowanie, no można nieźle wóz obniżyć. Czy, wiecie co, ja tutaj tak sobie teraz jadę. Możemy, o, wiecie co możemy zrobić? Możemy sobie pojechać do mojego garażu, gdzie mam Infernusa i obok tego Infernusa, starego, nowego, postawić tego Infernusa i zobaczymy sobie, jakie są różnice właśnie w tym tyle. Myślę, że ten stary, nowy Infernus jest troszeczkę bardziej opływowy. Taki zaokrąglony, wiecie? Ten jest taki bardziej kwadraciak. Niektórzy nie lubią takich kwadratowych autek. Znaczy, on nie jest taki super kwadratowy. Mi się bardzo podoba, tak? Tylko chodzi o to, że no, taki kwadratowy troszeczkę jest. Co do dźwięku, no tutaj jakiejś tam rewelacji nie ma. Brzmi jak większość autek w GTA. Możemy sobie oczywiście światła cyk, włączyć. Dziwne, że tutaj są jeszcze długie światła. Teraz ja wyłączam te długie. W nocy oczywiście same światła się podnoszą do góry, żeby były te światła mijania. Co do osiągów, no powiem wam, że jest całkiem spoko. Nie ma tutaj jakiejś tam rewelacji, że nagle nas wciska w fotel. Tak naprawdę nie sprawdzałem tego samochodu jeszcze na dragu, jakby się tam spisał naprzeciw innym autom, ale jeśli chodzi o prowadzenie, jest całkiem w porządku, poza tym, że potrafi nas zarzucić w takich dziwnych momentach, gdy jedziemy przez jakieś wertepy, ale jest i tak lepiej niż w Rustonie na przykład, w tym poprzednim samochodzie, który tuningowałem z tych nowych, no nie? Natomiast gorzej niż w McLarenie F1 czy
tym GP1. Ja już mówię po tych prawdziwych nazwach samochodów, bo już nie wiem, jak mam mówić w końcu. Jesteśmy sobie u mnie w garażu. Na samej górze są dwa infernusy, które trzeba koniecznie sobie sprawdzić. Pyk. I tak. No i zobaczmy na ten tył zwłaszcza, bo on mnie najbardziej interesuje. No i we zwykłym infernusie ten tył wygląda sobie tak, jego oczywiście zmienić nie możemy. A w tym naszym infernusie, którego teraz sobie zrobiliśmy, ten tył jest taki, no moim zdaniem bardziej sportowy. Bardziej hardkorowo wygląda. Podoba mi się ten nowy Infernus. No, moja ocena jest tutaj subiektywna, nie obiektywna, więc będę mówił raczej o nim w samych takich superlatywach niż opowiadając o jakichś większych jego wadach. No, prowadzenie na pewno nie jest jakąś jego najmocniejszą stroną, ale też bez przesady, no. Jest dużo gorszych aut, które też się słabo prowadzą i też są uwielbiane przez graczy. Moim zdaniem na przykład Nero się słabo prowadzi. Mimo że ma dobre osiągi, to wiem, że wy uwielbiacie Nero. Ja nie lubię. Ale Nero może bardzo łatwo wpaść w poślizg. Co do podobieństw, jeśli chodzi o otwieranie drzwi, to zobaczcie sobie, w tym Infernusie te drzwi otwierają się tak troszeczkę na bok, natomiast w tym samochodzie drzwi otwierają się tak lekko do góry jakby. Nie? I takie są właściwie podobieństwa między tymi dwoma autami. Oba auta bardzo lubię. To jest takie Lamborghini Murcielago, a to jest takie Lamborghini Diablo. Piszcie, co myślicie o tym aucie, jak sobie je zrobiliście, to zobaczymy na jakimś zlocie. Myślę, że niebawem. I zapraszam was na kolejne odcinki z tuningu w GTA. Za tydzień powinno być Ferrari F40. Uuuuj. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.